Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną. Zwróćmy uwagę na to, iż w obu równaniach występuje wyrażenie x kwadrat plus y kwadrat. Mamy je tutaj i tutaj. Wykorzystamy więc metodę podstawiania, natomiast tak nietypowo, bo nie będziemy podstawiać tylko za x, tylko za y, tylko podstawimy za całe to wyrażenie 16 do drugiego równania. Więc pierwsze równanie na razie możemy zostawić. I do drugiego równania zamiast x kwadrat plus y kwadrat wstawmy 16. Czyli dostaniemy 16 minus 4x. W ten sposób otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą x. Obliczmy więc tego x. Minus 4x możemy przenieść na prawą stronę równania, czyli po lewej zostaje 16, po prawej będziemy mieli 4x. Podzielmy obustronnie przez 4. 16 na 4 jest 4, po prawej stronie zostaje x. Czyli nasz x wynosi 4. Teraz wróćmy do naszego pierwszego równania i podstawmy za naszego x czwórkę. Dostaniemy 4 do kwadratu plus y kwadrat równa się 16. Teraz otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą y. Rozwiążmy więc to równanie. 4 do kwadratu jest 16, plus y kwadrat równa się 16. 16 się zredukują, czyli dostaniemy y kwadrat równa się 0. Co do kwadratu wynosi 0? Oczywiście 0, czyli y wynosi 0. Rozwiązaniem naszego układu jest jedna para liczb, gdzie x wynosi 4, a y wynosi 0. Teraz przedstawimy interpretację geometryczną tego układu równań. Oba równania są równaniami okręgu. Znajdźmy więc środki i promienie tych okręgów. Zaczniemy od pierwszego. Czyli mamy x kwadrat plus y kwadrat równa się 16. Czyli środek pierwszego okręgu ma współrzędne 0, 0. A to, co jest po prawej stronie, to jest nasze r kwadrat. Czyli nasze r wynosi 4. Narysujmy więc ten okrąg. Jednostką niech będzie jedna kratka. Środek okręgu jest w punkcie 0, 0. Promień wynosił 4, czyli przesuwamy się o 4 jednostki w górę, w dół, w prawo. I w lewo. Narysujmy nasz okrąg. Teraz znajdziemy środek i promień drugiego okręgu. Czyli przepiszmy najpierw nasze równanie, czyli x kwadrat plus y kwadrat minus 4x równa się 0. To, co z x umieszczamy w pierwszym nawiasie, czyli mamy x kwadrat minus 4x i sztucznie dodajemy połowę tego, co stoi przy x, do kwadratu. Y pozostaje sam, czyli mam tylko y kwadrat. I teraz to, co sztucznie dodaliśmy, czyli w naszym wypadku 2 do kwadratu, trzeba jeszcze odjąć. I to wynosi 0. Z wzoru spłuconego mnożenia zapiszemy to już teraz w postaci a minus b do kwadratu. Czyli tak, pierwsze wyrażenie to jest nasze a kwadrat, czyli samo a to jest x. Tu był minus, więc będzie minus. Ostatnie wyrażenie to jest b kwadrat, czyli samo b to jest 2. Natomiast y kwadrat możemy rozpisać jako y minus 0 do kwadratu. Tak, dodanie czy odjęcie zera nic nie zmienia. Minus 2 do kwadratu przeniesiemy na prawą stronę, czyli po prawej stronie mamy 4. Teraz możemy odczytać współrzędne środka. Pierwsza współrzędna jest to, co znajduje się za znakiem minus w pierwszym nawiasie, czyli u nas 2. A druga współrzędna to jest to, co znajduje się za znakiem minus w drugim nawiasie, czyli tym z y, czyli u nas 0. Po prawej stronie mamy r kwadrat, który wynosi 4, czyli samo r wynosi 2. Teraz możemy narysować. Środek okręgu wynosi 2, 0, czyli mamy 2 i 0. A promień wynosił 2, czyli przesuwamy się o dwie jednostki w górę, w dół, w prawo
i w lewo i rysujemy nasz okrąg. Widzimy, że są to okręgi styczne wewnętrznie, które mają ze sobą tylko jeden punkt wspólny, co też wyszło w naszym rozwiązaniu.